Dzień dobry, witamy w drugiej części. Kamila Baranowska i Michał Szulc-Żyński. I teraz druga część naszej rozmowy o opozycji w 2013 roku. Mówiliśmy o PiS-ie, Solidarnej Polsce, PJN-ie, ale mamy też z lewej strony Ruch Palikota i Leszka Millera, Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale mamy też jeden wolny elektron, który się okazuje chyba najważniejszym w tym wszystkim, czyli Aleksander Kwaśniewski, który tak troszeczkę jak Lech Wałęsa się zachowuje. Pamiętamy wszyscy wybory 95-2000-2005, Lech Wałęsa, który ma olbrzymi kapitał historyczny, a w wyborach okazywało się, że to tak naprawdę nic nie znaczy, czy Aleksander Kwaśniewski zdominuje ten rok na lewicy, czy nie. Pytanie, czy zdoła rzeczywiście wyciągnąć jakichś ludzi i zbudować wokół siebie jakieś nowe środowisko na lewicy. No na razie jakby tym tropem poszedł Marek Siwiec, wychodząc z SLD, nie przystępując jeszcze ciągle do Ruchu Palikota, pokazując się w świetle reflektorów na spotkaniu z przedstawicielami Ruchu Palikota. Ale to czego, czy Aleksander Kwaśniewski jest w stanie zbudować nową lewicę? To jest ciekawe pytanie. Nie sądzę, żeby to się miało wydarzyć w 2013 roku, szczerze powiedziawszy. Chociaż też tutaj sprawdzianem będzie budowanie list do Europarlamentu. I jak liderzy tych partii będą oceniać swoje szanse w tych wyborach. Ja uważam, że lewica ma taki kłopot i ten rok pewnie da odpowiedź na to pytanie, czy sobie z nim poradzi. Z jednej strony Janusz Palikot, z drugiej strony Leszek Miller. Oni nie wiedzą, czy woleliby ze sobą współpracować, czy ze sobą walczyć. Leszek Miller do końca też nie wie, czy jest postkomunistą, czy jest tylko zwykłą lewicą. Janusz Palikot nigdy nie był postkomunistą, ale odwiedza generała Wojciecha Jaruzelskiego. A jeszcze z trzeciej strony Janusz Palikot nie może się zdecydować, czy jest liderem partii liberalnej, gospodarczo działającej dla małych przedsiębiorców, czy też jest zwolennikiem wygnania kościoła z państwa i legalizacji marihuany. Znaczy przede wszystkim lewica powinna w tym 2013 roku skupić się jednak na tych swoich najbardziej podstawowych hasłach, no na hasłach socjalnych. No tutaj będzie miała duże pole do popisu. Czeka chyba tutaj bardziej wiarygodny będzie i będzie Leszek Miller, mimo wszystko, tak? I nie ma co konkurować z Palikotem na antyklerykalizm czy na ukłony względem Jaruzelskiego, tylko ja myślę, że jeśli Leszek Miller myśli poważnie o, dajmy na to, zmarginalizowaniu środowiska Janusza Palikota i bycia jedyną lewicą, jedyną partią po lewej stronie, to powinien stawiać właśnie na te hasła o bezrobociu, o rynku pracy, o kryzysie i z tej flanki atakować rząd. A z lewej strony jeszcze jest taki Yeti, to się nazywa pozaparlamentarna lewica, czyli te wszystkie środowiska intelektualne, to krytyka polityczna, to ruch bardziej feministyczne, które ciągle jeszcze nie mają swojej reprezentacji, ekolodzy i tak dalej. Czy twoim zdaniem w tym roku oni dadzą się poznać jako jakaś wyraźna siła polityczna, czy też będą się przyklejać między jednymi, ale a drugimi? Ale te środowiska istnieją od iluś lat w Polsce. To nie jest tak, że one teraz nagle powstały. Skoro do tej pory nie potrafiły, czy to z wyboru, czy to z braku, czy to z nieudolności, czy z braku chęci, siły, wiary, czegokolwiek, to nie sądzę, żeby cokolwiek w tej kwestii miało się zmienić. Poza tym ja nie wiem, czy jest... Przez cały szereg lat ruch wolnych konopi i legalizacji marihuany błąkał się poza parlamentem. Janusz Palikot jednak tą ideę do parlamentu wprowadził. To prawda, ale czy wniosło to jakąś nową jakość do polityki, albo czy zyskał dzięki temu jakieś rzesze nowych wyborców? No ja szczerze mówiąc nie jestem pewna. Sondaży nie ma jakichś zachwycających w tej chwili. A czy, bo się zastanawiam nad 2013 rokiem jako rokiem takiej kluczowym z punktu widzenia ideowej czy antyklerykalnej wizji, bo wydawało się, że już o Kościele powiedziano już wszystko z lewej strony. A Janusz Palikot potrafi w tej kwestii zaskoczyć. No więc właśnie, zaskoczył. Negatywnie. Pewnie będzie próbował, bo to mu wychodzi bądź co bądź najlepiej, tak? Ale w sondażach to się jakoś nie przekłada. Ale w sondażach to się nie przekłada, ale on jakby tylko te kwestie czuje. On nie jest wiarygodny, jeśli mówi o bezrobociu. Nikt go wtedy nie słucha. Jeśli robi show, idzie do Jaruzelskiego albo mówi, albo każe zdejmować krzyże w Sejmie, to nagle są kamery, jest zainteresowanie i on wtedy jest zapraszany do mediów i czuje się w tym jak ryba w wodzie. Więc pewnie będzie próbował. Pytanie, z jakim efektem? I znowu wrócę tutaj do kwestii, że jednak wszystko się w przyszłym roku rozbije o ten kryzys i o ten pogarszający się status życiowy Polaków. A i co, jak dla mnie jest to akcent optymistyczny, jak mówi stare porzekadło, jak trwoga to do Boga, więc mam nadzieję, że Januszowi Palikotowi nie powiedzie się jego plan. Chyba, że noga powinien się samemu Kościołowi, jak zostanie ujawniony jakiś skandal
z korupcji przy ziemi kościelnej, jakiś skandal obyczajowy, no takie rzeczy zawsze Januszowi Palikotowi pomagają, w związku z tym... No to nie można tego wykorzystać. Kamila Baranowska, Michał Szułdrzyński. Taki będzie rok po stronie lewicowej opozycji, rok 2013. Czy nasze prognozy są prawdziwe? Co zorientujecie się Państwo już za rok?